Zrobimy teraz test światłem ultrafioletowym. Gasimy światło. No i można po prostu zobaczyć, że łańcuch jest fajnie posmarowany. Hej Kasiemka, witam Ciebie na kanale Rowerem po Londynie. Dzisiaj jest pochmurny i deszczowy dzień, a więc specjalnie przygotowałem się na niego i zamówiłem dwie paczki. Obie paczki są ze strony eBay. Jak ktoś śledzi mój kanał, może zauważyć, że niektóre paczki zamawiam ze strony Wiggle, niektóre eBay, a niektóre ze strony Sigma Sport. Po prostu wychodzę z tego założenia, że tam, gdzie jest taniej, to tam zamawiam i tyle. Przejdźmy do rozpakowania pierwszej, większej paczki. Więc w pierwszej paczuszce jest czapeczka. Jakby się ktoś pytał, jakie czapki zamawiam, to są czapki firmy Cinelli. Od razu mówię, że to nie jest żadna sponsorowana reklama. Po prostu pasuje mi ten krój. Cenowo są w miarę też ok. Następnie zamówiłem 5 dętek firmy Continental z wentylem typu Presta. Rozmiar to jest 28 mm. Zamierzam także zmienić opony w moim rowerze Focus na rozmiar 28. A więc 5 dętek. I ostatnią rzeczą z tej paczki jest to oliwka do łańcucha Dry Bike Lubricant z dodatkiem teflonu firmy Finish Line. Nigdy wcześniej nie używałem tego olejku, zobaczę po prostu jakie ma działanie, porównam go z olejkiem z tej paczuszki, bo zamówiłem dwa oleje. Wcześniej używałem oliwki firmy MacOff, dokładnie MacOff niebieski, wet. A więc przejdźmy do rozpakowania drugiej paczki. A w drugiej paczce jest oliwka firmy MacOff C3 Ceramic Lube Premium Dry, czyli oba te olejki, tak to wygląda, MacOff C3 Ceramic Dry, a więc oba te olejki są suche, co wychodzi z tego, że po prostu będzie trzeba częściej smarować łańcuch, co jakieś 100-150 km. Będę porównywał te dwa, zobaczymy jak to się sprawdzi w praktyce. Tutaj coś chyba jest ekstra dodane. Ok, olejek, ulotka, naklejka. Okej, a więc MacOff zawsze ma jakieś gadżety i tym razem został dodany ultrafiolet, że to działa na tej zasadzie, że po posmarowaniu łańcucha tym olejkiem sprawdzamy ultrafioletem łańcuch i możemy sprawdzić dokładnie, gdzie został dany olej na ogniwo, a gdzie jego brakuje, więc nie wiem, nigdy wcześniej z takim czymś się nie spotkałem, ale fajny gadżet, fajnie to wygląda. Okej, to było na tyle, a więc szybko podsumowanie tej paczki, czapeczka Cinelli, 5 dętek Continental rozmiar 26 mm, 2 olejki, jeden firmy MacOff Ceramic Dry, drugi Finish Line, również dry z dodatkiem teflonu i tutaj chyba widzę jakieś małe oszustwo, bo ten jest dużo cięższy od tego. A więc w takich momentach dobrze mieć wagę, której używają dealerzy, przepraszam, jubilerzy. MacOff waży 145 gramów, 45, a Finish Line waży 102 gramy, 28. Ok, a więc jak mogliście zauważyć, poszedł dość gruby wałek, bo brakuje jakieś 30 lub 40 ml olejku. Oczywiście biorąc pod uwagę, że 1 ml to 1 gram. Ja jeszcze stwierdziłem, że dzisiaj zmienię opony w swoim rowerze. Na chwilę obecną jeżdżę na oponach Vittoria Corsa Graphene 2.0 o rozmiarze 25 mm. Zmienię je na opony
Continental Grand Prix for Season o rozmiarze 28 mm. Stwierdziłem, że po prostu będzie troszeczkę, nie wiem, lepszy komfort jazdy i po prostu chcę zmienić na 28 i tyle, tak? A i przy okazji jeszcze wyczyszczę łańcuch i posmaruję go tą nową oliwką z firmy Makow. Zobaczę, jak działa w ogóle ten ultrafiolet, ten gadżet, o którym wcześniej wspominałem. Okej, a więc bierzemy się do roboty, tak? Bierzemy się za szybką zmianę opony. Nie wiem, czy wcześniej spotkaliście się z takim systemem trzymania kół jak RAT, czyli Rapid Axle Technology. Wygląda to tak, że są sztywne osie, ale dość szybko się to zdejmuje, bo wygląda to tak. Otwieramy szybko zamykacz, przekręcamy, wyciągamy i to cała filozofia. Tyle, koło jest już zdjęte, a więc jak mogliście zauważyć, dość szybko to idzie. Rower oczywiście jest do czyszczenia, ale to później zrobię. Z drugim kołem robimy to samo. Ciach, wyciągamy szybko zamykacz, wciągamy koło. Jak mogliście zauważyć, to trwa dosłownie 5 sekund. No i co? Pierwsze co, to chyba zamontuję kamerę mniej więcej, żeby znowu nie spadał jak ostatnio. Dobra, stoi chyba stabilnie. No, właśnie widzieliście, jak stoi stabilnie. Po raz kolejny kamera GoPro spadła, ale jest cała. Oczywiście będę potrzebował łyżeczek, a nie wziąłem ich ze sobą. Dość ciężko schodzą z tych kół te opony. Najgorsze jest zaczęcie właśnie przy zmianie opon, a jak już zaczniemy, to później one nam dosłownie schodzą palcem. Dętkę. Bierzemy sobie nową pompkę. Tutaj nie widzę żadnej różnicy, w którą stronę ma się kręcić. Może jest. Nakładamy oponę, bierzemy sobie nową dętkę. Ja zawsze trochę na początek pompuję, żeby lepiej mi się układało dętkę. No i na samym końcu, jak zawsze, potrzebujemy łyżeczki, żeby naciągnąć oponę. Może nawet dwóch łyżeczek. Chyba nie będzie tak ciężko. No i to już na tyle. Pierwsza opona założona. Czekać telefon. Okej, okay, sorry za przerwę, ale dzwonił do mnie kolega. Ugadowaliśmy się na dwudniowy trip w następny weekend. Pierwsza oponka założona. Można chyba już nawet je napompować. Nie chyba, tylko na pewno. Okej, pierwsza oponka zmieniona. Bierzemy się teraz za drugą. Cała dziwo szybko zeszła.
końcówka zawsze uporczywie wchodzi. Ciężko naciągnąć końcówkę pomiędzy łyżeczką tutaj. Ja więc używam sobie łyżeczki. Staramy się robić to delikatnie, żebyśmy nie przycięli pętki. To jest sprawniej do boszło. Zazwyczaj dłużej się z tym pierniczę, za przeproszeniem. Dzisiaj wyjątkowo szybko mi to poszło. No i robię to samo co poprzednio opłonie, czyli trochę napompuję i po prostu sprawdzam po długości obręczy, czy nigdzie opona nie przycina dętki. Znaczy, czy nigdzie dętka nie jest między obręczą a oponą. Wszystko jest w porządku, patrzę najpierw jedną stronę, później patrzę drugą. Przy okazji od razu układam dętkę w oponie. Jak ktoś się pyta, co to są za koła, to są koła firmy ZIP, a dokładnie model 302 na rok 2020. Teraz jak się nie mylę, już właśnie na 2021 chyba wyszedł nowy model. Znaczy nadal mamy rok 2020, ale jakoś oni to z wyprzedzeniem wydają. Różne modele, tak samo jest z rowerami. Rowery na 2021 rok już są po prostu wyprodukowane. Dobra, wszystko jest ok. Drugie koło ogarnięte. Powiem tak, szybko ogarnę ten bałagan tutaj, który narobiłem. I wezmę się za zakładanie kół, wyczyszczenie łańcucha i posmarowanie. Kaseta jest czyściutka, łańcuch również. Jak już wyczyściłem kasetę, łańcuch i korbę z grubsza, to stwierdziłem, że zobaczę, co to jest za specyfik. Użyję tej oliwki MAC OFF C3 Ceramic i już patrzymy, jak to działa. To zobaczcie, musi być zgaszone światło. A więc robię kropelkę małej oliwki, biorę ultrafiolet i widzicie, to jest właśnie ta oliwka, więc po prostu podczas smarowania łańcucha będzie widać, gdzie jest posmarowany, a gdzie nie. Wziąłem to na palce, możecie zobaczyć, że jest mój palec cały w oliwce. Ok, ja nie przedłużam, tylko biorę się za smarowanie łańcucha. Fajnie, jakbym tutaj gdzieś kamerę zamontował. Ok, a więc kamerę już mu ustawiono, zacznę smarować łańcuch. W poprzednim filmie nie pokazałem, jak smarowałem łańcuch, bo coś mi się stało, że po prostu nie nagrywałem, więc pokażę w tym filmie. Taki krótki instruktaż. Ja smaruję tak, że na każde ogniwo daję kropelkę oliwki. Najpierw sobie znajduję spinkę. W moim przypadku mam łańcuch na spinkę, nie na pin. Spinkę mam przy tylnym wózku przerzutki i po prostu robię tak, że korbo okręcę do tyłu i na każde ogniwo daję krople, tak? A więc zaczynamy od spinki. Sobie zazwyczaj zapamiętuję mniej więcej, gdzie dałem, gdzie nie. Dosłownie kropelka na każde ogniwo i tak wygląda moje smarowanie łańcucha. Wiem, że to jest troszeczkę czasochłonne, ale ile to ci to zajmie? 2 minuty, 3, nie dłużej. Jak widzicie, pojawiła się właśnie spinka. Czyli już się spełnił łańcuch posmarowany. Zrobimy teraz test światłem ultrafioletowym. Gasimy światło. No i można po prostu zobaczyć, że łańcuch jest fajnie posmarowany. Teraz robimy kilka obrotów
Ja zawsze korbo kręcę do tyłu. Sorry, że w podziemku. Sprawdzamy sobie fajnie, czy jest posmarowany, czy nie. Jak możecie zobaczyć, wszędzie jest po prostu, nawet tutaj kółka od tylnego wózka są mazane. Wszędzie fajny łańcuch jest posmarowany. Żadne ogniwo nie jest ominięte. Jeszcze kilka słów o produktach Makofa. Wszystkie świetnie pachną, nie wiem dlaczego. Nie wiem czemu oni coś takiego robią, że po prostu ładnie pachną. Co do opon, rower naprawdę wygląda na nich zajebiście, sami zobaczcie. Rower gotowy do jazdy, łańcuch i kaseta czyste, łańcuch oczywiście nasmarowany. Dobra, starczy chyba już tyle tych moich wypocin. Dzięki wielkie, jeżeli dotrwałeś do końca. Oczywiście, jeżeli film się podobał, to zostaw łapkę w górę, a jeżeli nie, to przestań oglądać, a zacznij jeździć. Do usłyszenia, hej!